Cześć! Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać, a konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć! Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, co pamiętają konie, albo jak pamiętają konie? Jaka w ogóle jest pamięć koni? Naukowcy mają różne punkty widzenia na ten temat, i osoby, które pracują z koniami, mają różne opinie na ten temat. Są osoby, które mówią, że konie mają pamięć wybitną, że pamiętają na wiele, wiele lat, a są osoby, które mówią, że pamiętają dość krótko że oczywiście sięgają do pewnych doświadczeń są jakieś silne doświadczenia, które im tam gdzieś w głowie utkwiły, ale że pamięć mają średnią. Moim zdaniem konie pamiętają dużo i mam na to swoje doświadczenia, o których chcę Ci powiedzieć. W zeszłym roku przyjechała do mnie klacz poezja i po sześciu latach jej córka, która stoi w tej samej stajnie, zobaczyła właśnie swoją matkę. Odnoszę wrażenie, że matka, czyli poezja, po sześciu latach nie poznała córki. Natomiast jestem przekonana, że córka poznała matkę, ponieważ najpierw patrzyła na nią, patrzyła, po czym zaczęła do niej ryżeć. Bardzo do siebie się przyjaźnie odnoszą. Za każdym razem, kiedy przechodzę korytarzem koło córki, z, właśnie z klaczą, z poezją przechodzę koło rolki, czyli pieśni o Rolandzie, to ta rolka, czyli córka podnosi głowę, patrzy, czasem ruszy chrapkami, więc zdecydowanie... Znaczy, ja nie wiem, czy koń tak pamięta, że wie, że to oto moja mama, ale wie, że to jest jakiś bliski dla niej koń. Po sześć latach nie widzenia się. I druga sytuacja, kiedy mój Florek przyjechał do stajni i z Rolką, czyli pieśnią o Rolandzie, no bo oni żyli swego czasu w jednym stadzie. Czyli ta matka poezja, Rolka jej córka i, i Florek, czyli mój siwy, siwy koń, I żyli razem, więc się znali. Ale z rolką nie widział się 4 lata. I poznali się, I obydwoje zaczęli do siebie rzeć, czyli po czterech latach się znali. Więc mają, moim zdaniem, konie pamięć bardzo dobrą. Czyli pamiętają, kojarzą, natomiast żyją tu i teraz i nie rozpamiętują. Czyli na co dzień biorą to, co im daje życie, a nie rozpamiętują, nie zamyślają się na temat przeszłości i zamyślają, o tak, no to była moja mama i co tam się wydarzyło. No w ogóle nie mają takich myśli. Ale też nie mają takiego pomysłu, żeby zadręczać siebie myślami na przyszłość. Czyli bardzo dobrze pamiętają, coś się zadzieje, od razu się coś przypomina, więc fantastycznie kojarzą, natomiast żyją tu i teraz. I to jest coś, co dla mnie jest fantastyczne. I nazywam to cudem niepamięci. Mimo, że no, ta pamięć koni jest fantastyczna, to ja mówię o sposobie ich bycia i życia jako o cudzie niepamięci. Muzyka Hasło cud pamięci od razu mi się przypomina Stanisław Sojka z przecudownym wykonaniem jego Właśnie piosenki Cud pamięci" I uwielbiam tą piosenkę, więc może też w opisie podlinkuję któreś z wykonań, właśnie Stanisława Sojki, Cud pamięci". I chcę Ciebie zaprosić do takiej krótkiej refleksji, właśnie jak rozumiesz różnicę pomiędzy pamiętać a rozpamiętywać. A pomyśl sobie, na co przeznaczasz więcej czasu i energii? Na po prostu pamiętanie czy na rozpamiętywanie? Jaką masz wartość do rozpamiętywania? No bo jeśli rozpamiętujesz, to znaczy, że coś Ci to daje. A co mógłby Ci dać cud niepamięci? Dzięki za dziś. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to zachęcam, żebyś pomyślała o osobach, którym mógłbyś to polecić. Ten, ten podcast, mógłbyś polecić? Zapraszam Ciebie do komentowania, lajkowania. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie. Pa!